Witam wszystkich serdecznie na mojej budowie. Co przejdziemy, tu mamy rozwijak. Tutaj sobie ustawiałem, ile ma wynosić wysokość podłogi. Wysokość podłogi mierzyłem na styropianie 30, dwa podkłady takie, wiecie, do kołkowania, elewacji. No i poziomica. Ale nie, tu mamy uzbrojenie, które mi jeszcze pozostało, ale dobra. Tu mamy wysokość podłogi. Wysokość podłogi wyszło mi 28 cm. 28 cm. Jak wyszło? Wyszło tak, 28, bo tutaj jest. W tym miejscu wyrówna się 28, bo to jest system bezprogowy. A na systemie bezprogowym mamy, ile wniesie nam podłoga. Czyli 28 mamy równo z tym elementem. I tu jest już na gotowo podłogę. Liczono. I od tego momentu sobie policzyłem, ile ma wynieść wysokość gniazdek, czyli od 28 dodajemy sobie 30 i mamy montaż gniazdek na wysokości 30 cm od gotowej podłogi. W taki sposób mogę Wam to przedstawić, tak jak ja to robię właśnie, montaż gniazd od podłogi 30 na budowie. A jeżeli nie mamy systemu progowego, możemy sobie przejść na przykład do wejścia drzwi. Wejście drzwi, tutaj mamy, tu się znajdują drzwi. I tu mamy próg. Próg drzwi. Próg drzwi się wyrównuje na równo z tym elementem. Wychodzi tu na równo te 20, o, tutaj pokażę Wam, tu równo 28 cm wychodzi w tym miejscu. I będzie ładnie tutaj tak wyglądało, nie? Pierdzielenie. Dobra. Sobie przechodzimy do montażu tego kurde lasera, którym jest Stanley, i sobie odmierzamy wysokość 1 metra na całej płaszczyźnie, którą będzie odliczane te 30 cm w dół, i rzut idzie wymierzenie metra od samego dołu metra. I sobie tak znaczymy, tutaj sobie ustawiałem na wysokości 1 metra, musimy znaleźć jeden punkt, taki mniej więcej, w którym puścimy wiązkę lasera. Tutaj mamy w oczku równo, kurde, o, widzimy, równiutko w oczku jest. Szkoda, że oczko jest na prawo, lewo, a nie przód, tył, ale Stanley, ten laser ma wbudowaną poziomicę tam swojego tam minimalnego zakresu, który wynosi, nie wiem, nie czytałem instrukcji 5%, tak sobie gadam, nie? Ale to ma tolerancję jakoś. No i sobie puszczamy wiązkę. Wiązka jest puszczona na wysokości 1 metra i sobie przekręcamy tą wiązkę i sobie wyznaczamy ten 1 metr na każde pomieszczenie, i we wszystkich pomieszczeniach ma to nam się zgadzać, jak i w łazience, tak i w pokojach, i tak sobie obkręcamy tym i sobie tak mierzymy. A jak to znaczyć? No, znaczę sobie trójkątami w dół. Jak się kończy laser, tak się kończy to. Tak samo i tu mamy. Możemy lepiej sobie zobaczyć, tu trochę wyszłem, ale liczy się środek tego. I właśnie od tego momentu nanoszę. Tak jak widzicie, pada wiązka i sobie tego odznaczam. Tak samo jak tu na glifach. I będzie wszystko ustawiane. Ustawiane będzie później, jak dookoła puszczę, nie będę tego ruszał. I wiecie, przedstawiał, nie? Tak to puszczam, wszędzie wyznaczam. Co tu więcej? Mam Wam opowiadać, jak się wyznacza wysokość metra. Dobra, powracamy do wyznaczenia tych znaczników. O, trochę lipa wychodziło, kurde, ołówka coraz więcej ubywa poprzez takie mazanie mocniejsze, więc pozostałem przy takim mazaniu lżejszym trochę, no. Te znaczniki, które tak powinny odnieść się do tego pomieszczenia, powinny być mocniejsze, a te, które tak mamy do wyznaczenia, aby były, wiadomo było, czego się odnieść, żeby się nie pomylić, to dałem minimalnie, żeby to było tylko widać, nie?
Dobra, przejdziemy do znaczników, które się pomyliłem. I odnosimy się do tego punktu, później przenosimy laser w te miejsce przykładowo i sobie przekręcamy w tym momencie i odnosimy się do tamtych linii i później tymi liniami przechodzimy w tą stronę dookoła. A nie, że przenosimy laser i wyznaczamy tutaj. I pokażę wam, jak tutaj się też jebłem. Jebłem się w tym miejscu przykładowo, nie? I tu widzimy, że ten jest prawidłowy, a ten jest do dupy, nie? I widzimy tu linia, ile podniosła się. Jak ją usunąć? Usuwamy w taki sposób, że skrobimy sobie te miejsce i już mamy na równo wyniesioną linię. Nie musimy się męczyć, nie wiadomo jak, proszę bardzo. Już wyznaczone jest ładnie, pięknie i tak jak powinno być. Tak samo i w tym miejscu. Ten jest pomylony tak samo. Jak go usunąć? Bierzemy sobie ten nóż do tapet i sobie skrobiemy. I proszę bardzo, jak ładnie usuwamy sobie tą linię, którą wyniesieliśmy źle. Proszę bardzo, nic nie jest widać. Ładnie nanoszone. Tak samo w tym miejscu punkty, ale tutaj już przeskrobałem, wyrównałem razem z tym. I w tym miejscu już ładnie, pięknie jest naniesiony punkt. Są w tym miejscu, dookoła ładnie naniesione są punkty, wyznaczniki. I teraz sobie wyznaczam pomieszczeniami, te pomieszczenie wejściowe mam już. Sypialnia tak samo już mam naniesioną. Zaraz sobie przechodzimy do kotłowni, w tym miejscu sobie postawię. Odniosę się do tego, puszczę tu, później tu postawię, te graty muszę przewalić. I wyznaczę sobie w tym miejscu, ale później będę musiał przewalać tyle palet. Masakra. Po prostu masakra. Później przechodzę się do łazienki. Już tu jest bardzo ciemno. Będzie ładnie widać, nie? Przechodzę sobie do pomieszczenia. W tym pomieszczeniu też się odnoszę od tego. Stawiając tu laser, przechodząc w tą stronę. Nie, tu wystarczy tu laser, on promiennikiem walnie. I odnoszę się tak samo do tamtego pomieszczenia. Od razu za jednym rzutem zrobię dwa pomieszczenia. No i później od stu odejmuję te 30, czyli na 70 cm od tego znacznika wyznaczam sobie punkty pod gniazda. Dobra, to na tyle co tutaj przełaziłem, pogadałem wam, zabieram się dalszej pracy nanoszenia punktów. Dobra, powracając. Łączniki mają się znajdować na wysokości 1,20 m. 1,20 m sobie wyznaczam tak samo to laserem. Tutaj miałem na 120. Na 120 znajduje się wkręt. Wkręty mają być na 120 równo z laserem. Mniej więcej na oko, ale wiadomo, że zejdzie wkręt, nie? Dobra, na 120 leci linia, nie? Na 120. Powracając tu. I tu wychodzi 120. I 20 cm od rantu się odsuwamy. Możemy 15 cm, możemy 10, ja 20. Bo dla mnie tak lepiej. Ale dla kogoś tak to woli, nie? Dobra. Tu mamy 1,20 m. Tu będą łączniki. I 120 jest ta linia, która idzie do dołu. I wyznaczamy sobie gniazdo na 30. Łączniki na 120. I tutaj musimy od razu rozplanować, ile czego będzie. Bo po 7,5 cm. 7,1 mm się odsuwamy, nie? Od każdego, bo tu będzie wiercone na puszki. Musimy sobie wydumać, no ile tu puszek będzie i dlaczego, no. Mamy mieć puszki do włączenia świateł, które będą tu, będzie tu. Myślę, że 3 sztuki będą. 3 sztuki, w razie czego podwójne pójdą, a nie pojedyncze. Się tym będziemy ratować, czyli 4 sztuki będą. Do załączania, wyłączania, czegokolwiek, czego będziemy chcieli, czego będziemy sobie życzyli, nie? Na kolejnym dniu zbudowę elektryki i opowiem wam, co tu się dzieje. Sam je pamiętam, bo filmik będzie składany w jeden cały z elektryki. O co chodzi, ale długo nie nagrywałem, ponieważ walili mi na kwarantannę i w chałupie musiałem siedzieć 2 tygodnie, nie mogłem wyjść. No, to jest idiotyzm totalny. Człowiek zdrowy, letko się przeziemił, poszedł na testa, wywalił, może jest. No. Albo te testy felerne, albo ja nie wiem.
Człowiek chodzi całe życie chory, a czuje się zdrowo, nie? To jest powalona sytuacja. Tu siedź w domu, człowieku, bo test ci tak wyszedł i test ci tak każe, no. Chora abstrakcja ludzka. Dobra, przechodzimy zaraz do omówienia gniazdek. No i jak widzimy, tu mamy laserek, wyostrza się, dziadu Samsungu. I widzimy, że krzywo mi wyszło, nie? Wiadomo, no. Patrz, tak jak tutaj. Tutaj mam krzyżyk, a mi poniżej krzyżyka wyszedł. No i jak wiercimy pierwszą puszkę, to musimy pierwszą wywiercić, później drugiej się trzymać i tak samo wywiercić. I zawsze pod laserem. Bo w oczach to poziomicy to my nie mamy. Wiadomo, że może coś zawsze zajść, nie? I dlatego tak sytuacja się przedstawia. I co dalej robimy? Dalej coś robimy, coś takiego, że sobie kupimy takie pilnik do drewna, który ma chrupowatą część. Wyłamujemy to, no i tym pilnikiem trzemy i wyrabiamy sobie na miejsce puszki. No już, o Jezu, ale to się tak wyostrza, ale wieje. No. I sobie tym wycieramy i puszkę wsadzamy i zaraz przedstawię, jak to wygląda i wam opowiem, czy to zdaje rezultat, czy nie. Taki pilniczek sobie kupić, jak szybko zrobiliście. W pustaczku miejsce na puszki. To kupujemy większą koronkę. No i mega fajnie się obsadza i wrównamy to na laserze naprawdę równo. Niż w taki sposób małe kupywać i na styk dawać, nie? Dobra, przejdziemy tutaj. Tutaj mamy ma telewizor, internet, antena, gniazda. Lepiej więcej niż mniej, bo zawsze możemy sobie zaślepić, jak nie chcemy, nie? No i dobra, jak widzicie, to ciul równo wyszło, powiem szczerze. Ale jest lipa, ponieważ trzeba no 1 cm trzeba dać, no trzeba wysunąć, no. Te ścianki to wiadomo, nie są jakieś kolosalne, grube, nie? Ale dobra, jak widzimy, o to mi chodzi, o te miejsca mi chodzi, że są różne. Jak damy, na przykładowo odsuniemy się tym w porównaniu ten z tym, jest mega różnica, nie? I tylko, że puszka będzie tu się kończyła, przykładowo, gdzie palec skończył się, a tu będzie już dochodziła do końca, nie? To taka różnica będzie, to jest nieznacząca różnica, bo sobie wykujemy to miejsce. Mniej więcej, tutaj od góry też. I osadzamy sobie na klej. To puszkę wiadomo, że ona będzie równo zamontowana. A tutaj to już na to nie patrzymy. Tak skrótko chciałem wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę. A ja się zabieram do pracy. Więc jak celować koronką z puszki? Po wyznaczeniu pierwszej. No to wiadomo, pod kreską, nie? Drugą łapiemy tak, że widzicie, ledwo co dotyka. To może dotknęło tam ledwo co, ale pilnikiem se poradzimy. Aby górna linia zawsze szła górno i to już bez problemu możemy koronko między celować to, żeby wyszło nam równo. I jak widzimy, wyszło mega równo. No. Tylko ta dwie pierwsze poszły się. Ale tak to w miarę tu wychodzi właśnie, że trzeba przy laserze trafiać. Bo tak to wiadomo, wam koronka odbija, zjeżdża. Nie wycelujesz się inaczej. Tutaj akurat będę miał 10 tych puszek. No i wyżej mamy korytko. A jak wyłamujemy, to bez problemu. I cyk. I hop, do wiaderka. I następny cyk, pach i do wiaderka i tak się właśnie zbiera. Trochę już puszek zrobiłem, wyszło mi na cały budynek 100 puszek, ogólnie 100 puszek. Fajnie, wyrobiłem się w limicie 110 puszek. Jeszcze 10 puszek mi zostało na rezerwę, jakby było trzeba coś przesunąć. To wiadomo, wiersamy tą puszkę, wywalamy, wstawiamy drugą nowo. Bez problemu, puszki za 80 zł. Za tyle puszki starczyły na cały budynek. A po 40 groszy sztuka, no. 40 groszy razy 100 to wiadomo ile jest, nie? Dobra, zabieram się do dalszej pracy.
planuję wywiercić wszystkie puszki, a później będę obsadzał je. Później elektryka, wiadomo, to już pójdzie z górki. Najgorsze to wywiercić te puszki, schodzi się, wyznaczyć puszki i obsadzić, a reszta to tam w elektryce puszczanie przewodów to bajka jest. To nie jest zbyt trudnego, uciążliwego, prosta robota, szybko idzie. Najgorzej to właśnie wywiercić te puszki i obsadzić. To jest katastrofa dla elektryka, żeby to równo było, nie? A tak to bezproblemowa robota. Dobra, ciąg dalszy nastąpi.